Hej, hej, witam Was serdecznie na moim kanale, jestem Lena, a dziś mamy unboxing. Miał być o dzień później, na szczęście przyjechała do nas teraz paczuszka. Jest to paczuszka Doki Doki Box Crate. Powiem Wam, że kiedyś zamawiałam serii Crate Doki Doki, jest to mój drugi box. Zamówiony został tylko ze względu na to, że było minus 50, dostałam na maila, więc to była bardzo fajna oferta. Niedrogi box i co? Zabieramy się powoli do unboxingu. Przepraszam za dźwięki z zewnątrz, a niestety sąsiad coś robi. Nie ma dzisiaj też mnie, bo mi się jest tak gorąco, że mi się nie chciało malować ani nic, więc musicie po prostu mi wybaczyć, że jest dzisiaj tylko moje rączki. No to zabieramy się za unboxing. Wiecie co, ja ruszę tego mojego zająca cudownego. Jest dzisiaj tak gorąco, mimo że jest niby miałoby dzisiaj chłodno. O, idealne. O, ale słońce nieźle daje. Mamy Doki Doki maj 2022. To będzie książeczka, powiem Wam, że bardzo ładna. Tym miał być na temat sprzątania. Spring cleaning. Tutaj mamy mniej więcej rzeczy. Ja sobie to położę, żeby było te. Widzę, że zabierzemy się za pierwszą rzecz. Jest to Sanrio Mini Trash Can. Czyli po prostu jest to miniaturowy śmietnik. Powiem Wam, że fajna rzecz, bo to się bardzo przyda na jakieś drobne rzeczy z ołówków, papierki pod cukierka i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajne. Powiem Wam, że piszę, że mamy, możemy dostać jeden z dwóch wzorów. Tu mamy cinnamon. Ja widzę, że mam żółty, więc mam tego pumpkin, czy jak on się tam dokładnie nazywa. Pompurin. Ja nie przepadam za nic za bardzo. Ale powiem Wam, że mi się bardzo podoba. Popatrzcie. Jest on z plastiku, ale nie wygląda na plastik. Tak jest w środku. No, powiem Wam, że mi się na pewno przyda. Jest super ładny, super kawaii. No, na pewno mi się taki mini świetniczek przyda. Bo mój obecny, duży, większy świetnik wywaliłam, bo stwierdziłam, że nie jest mi to potrzebne. Kolejna rzecz, bym chciała po kolei, ale nie wiem, czy mi się uda. Zacznijmy od tej piękności. Hand soap, salon perfum, daily use wash hand. Powiem Wam, że jest całkowa i patrzcie do tego pieska. To jest pokazana wersja żółta z kotkiem. Wolałabym chyba kotka, bo ja jestem. Scented hand soap. After all the cleaning, you're going to want to wash your hands. Dobra, wybaczcie. Mój angielski jest średni. Dostajemy jeden z czterech wzorów i nie wiem, jakich jest więcej. Wiem, że mamy pieska, jest kotek. Zobaczymy jeszcze, może gdzieś tam gdzieś zerknę. Będę wiedziała, jakie jeszcze były. Jest to travel size, więc bardzo się przyda na wyjazdy. A akurat Wam planuję wyjazd na Pyrkon. Zapewne sobie go zabiorę. Tylko jestem hand soap. No fajnie, to czyli domyśla po prostu rąk. Super, ciekawe czy jest antybakteryjny. Fajnie by było, gdyby był. No, powiem Wam, że w końcu rzeczy przydatne. Dobra, zaczniemy od kolejnej rzeczy. Cudowne, ja to po prostu. Powiem Wam, jak macie zwierzęta, pokochacie rolki do ubrań. Szczególnie jak macie koty. Co mnie cieszy, że mamy jedną rolkę i mamy dodatkową, plus grubość jest. No, nie powiem, że jest bardzo dobra, ale jest średnia. Bo powiem Wam, że nieraz w sklepie, nie jeszcze z Ikei, bo tam mamy super jakości i super grube, w dobrej cenie, to nigdy nie dostałam właśnie takiej grubej. A ta jest, no, dosyć dobrą. Poza tym patrzcie na tą łapkę. Łapka po prostu jest mega urocza. Łapki jak i tu mamy kiciusia. No po prostu jest to super kawaii. Ciekawe, czy będę w stanie to wyciągnąć. Na razie nie będę się z tym mocować, bo chwilowo mam jeszcze starą swoją łapkę, ale to, że mamy do wymiany, no po prostu to mi się przyda. Dobra, to mamy naszą trzecią rzecz. Zacznijmy od czwartej. Jest to kawaii Wet Wipe Haze. Przedostatnia nasza rzecz. Tak to wygląda. Co to jest? To jest dokładnie na chusteczki. Najbardziej to jest na nawilżone chusteczki.
This cute entry, this case, this case, czyli po prostu na chusteczki. I są jeden z trzech desingów, czy wyglądu. Tu widzę, że jest Kuromi. Ja dostałam Sumiko Gurashi. Nie przepadam akurat za Sumiko Gurashi za bardzo. Ciekawe, jaki był trzeci. O co chodzi? Tutaj mamy pusz, otwieramy i w środku mamy chusteczki. Tutaj pewnie gdzieś, tak jak domyślałam się, tutaj mamy zapięcie, więc będziemy mogli wsadzić chusteczki nawilżane i sobie zamknąć. Jest to bardzo ładne, mega przydatne, szczególnie na wyjazdy, chociaż ja nie wiem, czy ja bym sobie wzięła, ja bym jechała na przykład do Poznania na Pyrką, bo to jest dosyć duże, a ja będę potrzebowała miejsca raczej bardziej na zakupy. W każdym razie super rzecz, na pewno mega przydatne, powiem Wam, że lubię takie rzeczy, jak są przydatne do codziennego użytku. Czekajcie, mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą i czas na ostatnią. Cleaning Beer Plushie. Oje. Kto odmówi takiemu słodziakowi? Takim słodziakiem czyszczenie powinno być samą przyjemnością. Zaraz się dowiem, o co w ogóle chodzi. To jest chyba po prostu zwykły pluszak z chusteczką. Ciekawa jestem, czy mogę nią coś robić. Ale ten pluszak jest mega, ja lubię takie małe pluszaki. Ostatnio mi się nazbierało trochę dużych pluszaków, szczególnie z tych japońskich boksów. Więc taki mały to po prostu jest słodziaczek. Co tutaj pisze? Not only this cute and could be perfect companion do czyszczenia. O nie. A, powiem Wam, że tutaj to mnie zadziwiło. Możemy go użyć, doczepić sobie go do kluczy, czy gdzieś tam jeszcze. I możemy go użyć, żeby wyczyścić nasz telefon, laptop, jeśli będzie miał kurz. Czyli taki użyteczny pluszaczek, bo okazuje się, że ta szmateczka jest mięciutka w dotyku, więc służy do przeczyszczenia ekranów szczególnie. No powiem Wam, że to nawet przydatne, chociaż będzie się brudził, więc to też tak średnio. Ale można sobie obciąć i zostawić samego pluszaczka. A może po prostu czyścić i prać go. No na pewno się da. Ale czy to jest z jakiejś znanej kolekcji? No, nie znam. Powiem Wam tak. Ten box oceniam 9 na 10. Dlaczego nie 10 na 10? Dlatego, że wzory nie trafiłam za bardzo takie jak chciałam, bo we wywora Cinnamoral, tu we wywora Kurumi, tak dalej, tak dalej. Poza tym wiecie, no jeszcze ja bym liczyła na jeszcze jakiś dodatkowy item, byłoby fajnie. Ale i tak 9 na 10 to jest mega. Co do wysyłki, opłaca się i nie opłaca się, bo teraz zmienili, kredyt zmienił, żeby szybciej dostarczać, zmienił na DHL Express. Nie wiem, czy DHL Express to jest wszędzie, ale u nas na pewno jest DHL Express. Wybrali najszybciej ekspresowe. Dlaczego mam średnio polecam? Ze względu na to, że miałam straszne problemy z DHL-ką. Możecie sobie zerknąć na filmik ze Smart Doll, gdzie bombardują Cię mailami, bombardują Cię telefonami, SMS-ami. Musisz dokładną zawartość opisać, dokładnie jak wygląda, co i jak. Ja tam troszeczkę nakłamałam i mniej więcej co jest, bo ja wiedziałam, że będzie jakiś pluszak, coś tam napisałam, że jakieś rzeczy do codziennego użytku i ten. A niestety tłumaczyła mi, że mystery box to mystery box. No kredyt trochę źle zrobił, bo niestety nie wiem, czy DHL Express jest wszędzie, ale u nas po prostu musi wszystko wiedzieć, bo nie przejdzie odprawy cennej. Musi wiedzieć z czego, co i jak, bo jeszcze nie tylko, że jest bomba albo jakiś nóż, kogo zabije czy coś, nie wiem. No w każdym razie miałam z tym problem. Cena i tak była taka sama, na szczęście, bo się bałam, że każą mi 100-200 płacić. No i tak powiem Wam, że no średnio. No ale nie ma co się przejmować, najważniejsze, że przyszło. Minus 50 to akurat super było. Cena mega. I co, moi drodzy? Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na inne filmiki z unboxingów, z gier, na mojego Discorda, a przede wszystkim pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz mile widziany. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Hejo!